To będzie historia o tym, jak nasz umysł potrafi wykreować rzeczywistość do tego stopnia, by z pozoru zupełnie zwyczajną osobę pchnąć do odebrania komuś życia. Zapraszam na Zbrodnie prowincjonalne. Dzisiejsza opowieść jest dla mnie absolutnie przedziwna i przede wszystkim trudna do takiej moralnej oceny. Nie będzie tu chyba jednego czarnego charakteru, który pozbawia życia niewinnych ludzi. Bardziej jakiś taki emocjonalny węzeł gordyjski, który doprowadził do tragedii, która nie musiała się wydarzyć. Jest to też, myślę, ważny głos w powracającej od czasu do czasu debacie o tym, jak nasze państwo, i to chyba niezależnie od tego, która tam partia akurat rządzi, dba o osoby niepełnosprawne i uwzględnia potrzeby ich opiekunów. Wszystko wydarzyło się w 2016 roku, także w roku lipcowego szczytu NATO w Warszawie, w roku, kiedy Wielka Brytania opowiedziała się za Brexitem, a na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii doszła do ćwierćfinału. Kalendarium z tego roku było już przy sprawie z Lubziny, jednym z moich pierwszych odcinków. Także dzisiaj nie będę już więcej mówić na temat roku 2016, w którym rozegrał się tragiczny finał dzisiejszej historii, a rozegrał się we wsi Zdroisko w województwie lubuskim w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. W XVIII wieku działały tu huty, stalownia, były to takie tereny przemysłowe, rozkwitały w czasach wojen napoleońskich, a dziś z tego przemysłu nic już nie zostało, a okolica Zdroiska położonego nad jeziorem Nierzym jest znana głównie jako taki wakacyjny kurort nad jeziorem. Mieszkańców jest tu zaledwie 148 z przewagą mężczyzn i to stosunkowo dużą w porównaniu do innych miejscowości, bo jest tutaj aż 54% mężczyzn. Przyrost naturalny ujemny, łącznie istnieje tu 30 gospodarstw, powstaje za to sporo nowych nieruchomości, głównie takich rekreacyjnych. Bezrobocie jest tutaj bardzo niskie, 2,3% bezrobotnych, czyli znacznie mniej od średniej krajowej, która w 2019 roku wyniosła 5,2%. Oczywiście to się teraz mogło zmienić, ale ogólnie mieszkańców jest tutaj mało, a pobliskie ośrodki wczasowe dają zatrudnienie tym, którzy nie mają własnego gospodarstwa. Najwięcej osób, bo 44% wszystkich pracujących jest zatrudnionych w budownictwie, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że powstaje tu sporo nowych obiektów turystycznych, rekreacyjnych. Wynagrodzenia jak na tereny wiejskie są tutaj na całkiem dobrym poziomie, trochę poniżej średniej krajowej, ale nie aż tak bardzo. Także wydaje się, że od takiej strony materialnej jest to okolica całkiem niezła i dobra do życia. Jeśli natomiast chodzi o przestępczość, to też w tej gminie nie jest najgorzej. 18,35 na 1000 mieszkańców, czyli poniżej średniej krajowej, ale lekko poniżej średniej też wykrywalność, co na wsi, jak wiemy, raczej się rzadko zdarza. Może na to wpływać to, że w sezonie letnim jest tutaj dużo turystów. No i ta dzisiejsza sprawa też poniekąd pokazuje, że może to być okolica atrakcyjna dla tych, którzy planują popełnienie przestępstwa. Ale o tym za chwilę, teraz jeszcze o działaniach priorytetowych dzielnicowego. Tutaj, bez zaskoczeń, region i charakter zagrożenia to wykroczenia dotyczące spożywania alkoholu przez mieszkańców Różanki. Obstawiam, że co roku sobie ten sam plan zakładają i co roku z takim samym skutkiem, czyli żadnym, a mieszkańcy Różanki nawet nie wiedzą o tym, że zostali objęci jakimś planem priorytetowym dzielnicowego. Chociaż mogę się mylić. Dzisiejsza sprawa akurat nie ma nic wspólnego z nadużywaniem alkoholu. Ta historia rozpoczyna się w malowniczym miejscu nad jeziorem Nierzym, pośród lasów, w okolicy takiej typowo rekreacyjnej, wypoczynkowej, należącej do Zdroiska, ale sama wieś znajduje się kawałek dalej, a nad jeziorem można znaleźć już właściwie tylko domki letniskowe, ośrodki, plaże, pomosty, wypożyczalnie sprzętu wodnego, no taki typowy turystyczny rejon. Mnie się takie miejsca kojarzą z
oldschoolowymi wakacjami z dzieciństwa. Ale wszystko działo się w styczniu, więc turystów było raczej niewielu, żeby nie powiedzieć, że w ogóle ich tam nie było. W ośrodkach panował spokój, większość tam była pozamykana. Była to zresztą taka prawdziwa zima, spadł śnieg, temperatura poniżej zera, jezioro zamarzło. Także ośrodki nad jeziorem Nierzym czekały na nadejście lepszych czasów, na nadejście po prostu wiosny. I w środę 13 stycznia jeden z pracowników ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Nierzym spotkał w lesie kobietę, która dziwnie się zachowywała. Kobieta wydawała się tak na oko koło 60. Zauważono ją już wcześniej na monitoringu jednego z obiektów nad jeziorem Nierzym. Wyglądała, jak gdyby się zgubiła albo coś jej się stało. Zachowywała się tak bardzo nerwowo, dziwnie, nienaturalnie. Jednak kiedy pracownik podszedł i zapytał, czy wszystko w porządku, zaczęła mówić coś o swojej torebce, że nie wie, co zrobiła z torebką i że jej szuka. Było to dość dziwne. W środku lasu nad jeziorem śnieg, mróz, a jakaś kobieta szuka torebki. No ale cóż robić? Wolny kraj, jak ktoś ma ochotę się bez sensu miotać po lesie, no to mu nie można tego zabronić. Prawa nie łamała, pomocy nie chciała, no więc mężczyzna zostawił ją w spokoju, no ale cały czas wydawało mu się, że coś jest nie tak i wyjaśnienie jej dziwnego zachowania nadeszło dość szybko, bo w lesie nad jeziorem, jakieś 100 metrów od drogi, ten sam mężczyzna znalazł wkrótce martwą kobietę. Ten pracownik ośrodka wypoczynkowego, który znajdował się w pobliżu miejsca, w którym kręciła się kobieta szukająca torebki, poszedł po prostu po jej śladach, jako że leżał śnieg, no to nie było to jakieś trudne, nie musiał tropić jej jak Winnetu i ślady doprowadziły go właśnie do ciała. Oczywiście natychmiast wezwano policję. Już na pierwszy rzut oka było widać, że nie była to śmierć naturalna. Na śniegu widać było ślady krwi. No i okazało się, że kobieta, którą znaleziono martwą nad jeziorem Nierzym, była to 49-letnia Dorota. Kobieta z zespołem Downa, która pochodziła z Gorzowa Wielkopolskiego. Jak to przeważnie bywa w przypadku osób z tą chorobą, Dorota potrzebowała stałej opieki, były jakieś proste rzeczy, które była w stanie robić sama, no ale nie mogła samodzielnie żyć, nie była w stanie się sama utrzymywać, no i było też mało prawdopodobne, żeby sama dotarła aż tak daleko nad jezioro Nierzym. Ktoś musiał więc ją tutaj przywieźć. No i od razu podejrzenie padło na dziwnie zachowującą się kobietę, która szukała torebki rzekomo i jak się okazało, szukała jej tam już w ogóle od 2 dni, bo Dorota zginęła już w poniedziałek 11 stycznia. Kobietę zatrzymano jeszcze tego samego dnia. Okazało się, że jest to 56-letnia Elżbieta, siostra Doroty i kobieta prawie od razu przyznała się, że to ona jest odpowiedzialna za śmierć Doroty. W związku z czym natychmiast została aresztowana. Jednak na przesłuchanie trzeba było jeszcze trochę poczekać, bo Elżbieta nie tylko była w szoku, ale też po 2 dniach błąkania się po lesie była po prostu wyczerpana fizycznie, także trafiła do szpitala, a następnie na obserwację do szpitala psychiatrycznego. Co wiemy o Dorocie i Elżbiecie? Dorota była najmłodsza z trójki rodzeństwa. Urodziła się z zespołem Downa, jednak przy wszystkich trudnościach, jakie wiążą się z tą chorobą, wiodła właściwie takie całkiem szczęśliwe życie. Na początku opiekowali się nią rodzice, ci jednak w końcu umarli. Przed śmiercią prosili swoją starszą córkę Elżbietę, żeby zaopiekowała się siostrą, żeby nie pozwoliła na to, aby stało się jej coś złego. Kobieta zgodziła się, no i po śmierci rodziców opiekę nad Dorotą przejęła właśnie Elżbieta. Ale wspierał ją w tym również jej brat. W międzyczasie Elżbieta też założyła własną rodzinę, wyszła za mąż, urodziła 2 synów. Wiodła takie normalne życie, Dorota z nimi zamieszkała, no i miała tam naprawdę taką dobrą opiekę. Zawsze był ktoś, kto mógł jej poświęcić czas. Pozostawała też pod stałą opieką lekarską. Jej opiekunowie dbali o to, żeby przyjmowała leki, których potrzebowała. Również w sąsiedztwie mogła liczyć na życzliwość sąsiadów, na zrozumienie dla jej przypadłości. Mieszkali w Gorzowie, w sporym mieszkaniu, wyremontowanym, w dobrym stanie
i przyjemnej okolicy. Elżbietę wspierał też brat w zajmowaniu się młodszą siostrą, także mogłoby się wydawać, że rodzina naprawdę radziła sobie ze wszystkimi trudnościami, jakie wiązały się z chorobą Doroty, całkiem nieźle. Podziwiano ich nawet za to, byli takim pozytywnym, inspirującym przykładem tego, jak można sobie dobrze poradzić z przeciwnościami losu. Jednak z czasem ta sytuacja zaczęła się zmieniać. Synowie Elżbiety, jak to w życiu bywa, dorośli, wyprowadzili się z domu rodzinnego, zaczęli zakładać własne rodziny, jeden z nich wyjechał za granicę i tam układał sobie życie, natomiast małżeństwo Elżbiety się rozpadło, a brat zmarł. To całkiem sporo takich przykrych wydarzeń i sporych życiowych zmian w stosunkowo krótkim czasie. Także wyobrażam sobie, że dla każdego byłoby to dość przytłaczające. No i przede wszystkim nagle się okazało, że siostry zostały tylko we dwie właściwie. Dotychczas były przyzwyczajone do tego, że miały wokół siebie całą rodzinę. Te obowiązki jakoś się rozkładały pomiędzy kilka osób, a teraz zrobiło się wokół nich trochę pusto. Jeden z synów Elżbiety, ten, który został w Polsce, nadal się interesował, pozostawał w kontakcie, pomagał kiedy mógł, no ale to już nie było to samo. On zresztą miał też inne obowiązki, miał już własną rodzinę, za którą też musiał być odpowiedzialny, no i nie mógł być cały czas do dyspozycji matki. Tymczasem Elżbieta nie była już coraz młodsza, była po 50 i coraz trudniej było jej zajmować się Dorotą. Nawet nie tyle w sensie fizycznym, choć też jest naturalną rzeczą, że z wiekiem tych sił jest coraz mniej, ale tutaj większym chyba problemem był ten poziom emocjonalny, bo ta sytuacja, to, że nagle została z tą opieką sama, dość mocno odbiło się na jej psychice. Na pewno nie pomógł też rozwód, który jest przecież jednym z najtrudniejszych i najbardziej stresujących wydarzeń w życiu, szczególnie jeśli już jest w takim wieku, że stworzenie jakiegoś nowego związku i ułożenie sobie życia na nowo, no wydaje się mało prawdopodobne. I Elżbieta, pozostawiona trochę sama sobie, obarczona dużą odpowiedzialnością, patrzyła w przyszłość z coraz większą obawą o to, co będzie, gdy już nie będzie mogła sobie poradzić z opieką nad siostrą, gdy może sama będzie potrzebowała pomocy w razie jakiejś choroby. Po rozwodzie pogorszyła się też jej sytuacja finansowa, chociaż cały czas była stabilna, ona otrzymywała jakieś zasiłki, miała więc stały dochód, jakieś oszczędności, więc wydawało się, że jej sytuacja jest dość komfortowa, ale ona cały czas miała wrażenie, że to za mało. Miała też żal do synów, że nie ma w nich oparcia, oczekiwała od nich pomocy finansowej, ale też dzielenia się opieką nad Dorotą i coraz częściej dochodziło na tym tle do różnych konfliktów. Elżbieta ogólnie miała sporo wolnego czasu i można odnieść wrażenie, że ten czas poświęcała głównie na wymyślanie kolejnych problemów. Popadła w hipochondrię, coraz częściej opowiadała swoim bliskim o różnych chorobach, dolegliwościach, które rzekomo miała, chociaż w rzeczywistości okazywało się, że nic jej nie jest. No i ogólnie jej charakter chyba nie był najłatwiejszy. Pewnie w jakimś stopniu ukształtowało ją to, że przez większość swojego życia była trochę w cieniu młodszej siostry, że wszystko kręciło się wokół niej, bo to Dorota potrzebowała stałej opieki, to do niej wszyscy musieli się dostosowywać i jej potrzeby musiały być na pierwszym miejscu. Elżbieta gdzieś chyba podświadomie potrzebowała, żeby jej również poświęcono tę uwagę i zabiegała o to niestety w sposób, który odnosił wręcz odwrotny skutek i tylko zniechęcał do niej najbliższych, sprawiał, że coraz bardziej się od niej oddalali, co jeszcze bardziej nasilało jej niezadowolenie i izolację. To takie poczucie krzywdy, opuszczenia sprawiło wreszcie, że Elżbieta zaczęła podejmować decyzje trochę jakby na złość pozostałym członkom rodziny. I taką najdziwniejszą decyzją była sprzedaż mieszkania, w którym mieszkały razem z Dorotą. To było całkiem duże mieszkanie, 80-metrowe, było w dobrym stanie, natomiast kobieta uznała w którymś momencie, że nie będzie jej stać na jego utrzymanie. Jakoś wmówiła sobie, że przez to, że tam zostały wymienione jakieś instalacje, to będzie musiała płacić wyższe rachunki, chociaż jakby jeszcze te rachunki wcale wyższe nie były, ale ona już przewidywała, że to się stanie i już to powodowało u niej jakiś taki niepokój i postanowiła, że sprzeda to mieszkanie i przeprowadzi się do mniejszego.
i zrobiła to nie konsultując się z synami i o ile samo to można by jeszcze jakoś zrozumieć, to tutaj najdziwniejsze było to, że sprzedała je dużo poniżej wartości. Mogła za nie wziąć o wiele więcej pieniędzy, co też by zapewniło jej większy komfort, dużo lepsze zabezpieczenie finansowe na przyszłość i trudno stwierdzić, czy ta cena była spowodowana tym, że ktoś ją oszukał, że ona była jakaś taka nieporadna, nie wiedziała jak się za to zabrać, ale też nikogo się nie poradziła, tylko zgodziła się na taką niekorzystną transakcję, po czym przeniosła się razem z Dorotą do nowego mieszkania, a właściwie do starego mieszkania z rynku wtórnego i było w kiepskim stanie, dużo gorszym niż to, w którym mieszkała wcześniej i tej decyzji szybko zaczęła żałować. Przede wszystkim przez to, że to mieszkanie było w kiepskim stanie, trzeba tam było ciągle coś naprawiać, remontować, ciągle coś się psuło. Elżbieta nie była w stanie większości z tych rzeczy zrobić sama, poza tym znalazła się w zupełnie nowym środowisku, gdzie nikogo nie znała, była obca. Też ta choroba Doroty sprawiała, że trudno jej było tam jakieś nowe kontakty nawiązywać. Czuła się tam taka wyizolowana. W poprzednim mieszkaniu mogła liczyć na pomoc sąsiadów, wszyscy je tam znali od wielu lat, byli im życzliwi i także gdyby coś się działo, no to Elżbieta zawsze mogła tam do kogoś się zwrócić, nie była ze wszystkim sama. No a tutaj w tym nowym miejscu już na nikogo właściwie nie mogła liczyć. I ta przeprowadzka, nowe mieszkanie, samotna opieka nad siostrą sprawiły, że Elżbieta była pod coraz większą presją, była coraz bardziej zestresowana i pomimo, że kobiety miały gdzie mieszkać, miały stałe dochody, to Elżbieta wpadła w obsesję. Każdy drobiazg, który się wydarzał, taki, no jak to się wydarza w życiu, typu problemy z pralką, dla niej to już się stawało tragedią. I zamiast szukać sposobów na rozwiązanie tych problemów, ona widziała w tym koniec świata i kolejne potwierdzenie na to, że ona sobie nie jest w stanie poradzić. No a kiedy jej zabraknie, to już w ogóle Dorotą nie będzie się miał kto zająć i czeka ją marny los, bo nikt z rodziny nie wydawał się gotowy do takiego poświęcenia, żeby przejąć opiekę nad Dorotą w razie czego. Więc trafiłaby pewnie do jakiegoś państwowego ośrodka, do jakiegoś przytułku, w którym miałaby złe warunki, nie byłoby tam nikogo jej bliskiego, żadnego wsparcia, a przecież rodzice liczyli na to, że Elżbieta zapewni siostrze godne życie. Ona zaś czuła, że nie będzie w stanie tego dłużej robić i w tym czasie też Elżbieta coraz częściej przyjmowała środki uspokajające. Dawni sąsiedzi wspominają, że w tym czasie kobieta bardzo się zmieniła, wydawała się taka nieobecna. Odnosili wrażenie, jak gdyby nie do końca docierało do niej w ogóle to, co się do niej mówiło. I wreszcie 11 stycznia pod wpływem tych wszystkich myśli Elżbieta wezwała taksówkę. Pomogła Dorocie się ubrać i wspólnie wyruszyły nad jezioro Nierzym. Elżbieta wzięła ze sobą torbę, do której zapakowała nóż, siekierę, jakiś szalik czy ręcznik, tabletki przeciwbólowe i poduszkę. Następnie razem z siostrą ruszyły w głąb lasu. Nikogo tam nie spotkały, nie było ludzi, były zupełnie same w tym lesie. Dorota niczego nie przeczuwała. Ufnie poszła za siostrą, myślała pewnie, że będzie to jakaś wycieczka. Natomiast w lesie Elżbieta podała siostrze środek nasenny, a kiedy ta straciła przytomność, zaczęła ją dusić. Najpierw gołymi rękami, później tym szalikiem czy też ręcznikiem. Spotkałam się z dwiema różnymi wersjami, no nie żeby to miało jakieś większe znaczenie. Natomiast chyba nie była pewna, czy Dorota nie żyje, bo też odebranie komuś życia w taki sposób przez uduszenie wymaga siły, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, tak zupełnie na zimno swojej najbliższej osobie, patrząc jej w twarz. Trudno sobie to nawet wyobrazić. No i kiedy Dorota osunęła się na ziemię, Elżbieta wyjęła z torby siekierę i na oślep, nie patrząc na siostrę, zadała jej kilka ciosów. Następnie zostawiła to wszystko w tym miejscu, zostawiła ciało, nie próbowała go ukryć, po prostu odeszła w stronę jeziora. Mówiła później, że po tym jak zabiła Dorotę, chciała popełnić samobójstwo. Weszła na zamarznięte jezioro, mając nadzieję, że lód się pod nią zarwie, co jest trochę dziwnym sposobem na popełnienie samobójstwa, no ale powiedzmy. Później błąkała się po lesie, była w szoku, w amoku i tak jak już mówiłam, chodziła po tym lesie jeszcze przez 2 dni. Bez jedzenia, bez jakiejś ciepłej herbaty, śpiwora, zimą spędziła noc w lesie, płacząc, krzycząc, robiąc właściwie nie wiadomo do końca co. Trudno powiedzieć, jak to możliwe, że przeżyła, że wyszła z tego właściwie zupełnie zdrowa, przynajmniej na ciele, no ale wyszła. W to planowane samobójstwo później
Prokuratura trochę wątpiła. Sama Elżbieta mówiła, że zaraz po tym, jak odebrała życie Dorocie, chciała targnąć się również na własne życie, ale zadzwonił do niej syn, pytał, gdzie jest, no i to ją jakoś wytrąciło. Sprawiło, że jakoś się zachwiała w tej decyzji. Też sądziła, że syn po nią jedzie rzekomo. Później ta wersja została sprawdzona i rzeczywiście ta rozmowa się odbyła. Syn do niej dzwonił, ale tylko zapytał, gdzie jest i wcale jej nie szukał i nie wybierał się nad jezioro Nierzym. No i tutaj pojawia się pytanie, czy jak ktoś jest zdecydowany, żeby popełnić samobójstwo, to czy w ogóle taki telefon by odebrał, czy takie coś jest w stanie zmienić w ogóle jego zamiar, to, że ktoś zadzwonił. No wydaje się, że jeśli ktoś naprawdę chce się zabić, to po prostu to zrobi i taka rozmowa nie byłaby w stanie go jakoś powstrzymać. Zeznania dotyczące tej próby samobójczej były dość niejasne i wynikało z nich, że tak naprawdę chyba nie do końca Elżbieta miała taki zamiar. I mówi się w kryminalistyce o takim zjawisku, że mordercy często planując zabójstwo, nawet bardzo drobiazgowo, krok po kroku, planują je tylko do momentu odebrania komuś życia, a już o tym, co będzie później, nie myślą. Oczywiście nie jest tak, że wszyscy mordercy tak robią, ale jest to coś, co się powtarza. I w przypadku Elżbiety też mogło tak być, że ona w swoich myślach była w stanie dojść tylko do tego momentu śmierci Doroty, a już tego, co nastąpi później, sobie za bardzo nie wyobrażała. Nie było to aż tak konkretnie w jej głowie ułożone, po prostu mówiła sobie, że jakoś to będzie, że może się zabije, ale tego już tak dokładnie nie zaplanowała, na przykład w jaki sposób to zrobi. Już samo to, że pojechała tam taksówką i niespecjalnie miała później jak wrócić, może świadczyć, że rzeczywiście od początku wracać nie planowała, no a później w tym szoku po śmierci Doroty już kompletnie nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Może chciała się zabić, ale nie potrafiła i zadziałał po prostu taki czysty instynkt przetrwania. Oczywiście nie jesteśmy w stanie odtworzyć tego, co działo się wtedy w jej głowie. Natomiast do swojej winy Elżbieta się przyznała natychmiast, nie próbowała się od tego wymigać, dokładnie opowiedziała o tym, co się stało, również jakie były jej motywacje. Mówiła właśnie o tym, że nie wyobrażała sobie, co się stanie z Dorotą po jej śmierci, że nie mogła dopuścić do tego, żeby siostra pozostała na tym świecie sama, że chciała odebrać jej życie przed swoją śmiercią. Nie chciała tylko opisywać samego momentu morderstwa, czyli tego, jak dusiła, a następnie uderzyła siostra siekierą. Nie chciała do tego wracać, ale tutaj też obrażenia na ciele właściwie nie wymagały jakichś większych wyjaśnień. Kobieta była w takim stanie, że nie nadawała się do tego, żeby trafić do aresztu, została skierowana do szpitala psychiatrycznego, gdzie poddano ją obserwacji. Dzięki tej chęci współpracy proces odbył się bardzo szybko, jeszcze tego samego roku, a wyrok zapadł w ciągu jednego dnia, tak naprawdę w ciągu 3 godzin. To w przypadku spraw o morderstwo w Polsce prawie się nie zdarza. Zresztą chociażby słuchając podcastów kryminalnych wiecie, że te sprawy zwykle się ciągną, tych rozpraw jest przynajmniej kilka, zanim zapadnie wyrok. A tutaj wszystko przeszło bardzo sprawnie. Biegli, a badało ją 5 różnych psychiatrów, stwierdzili, że Elżbieta nie jest chora psychicznie. Doskonale zdawała sobie sprawę z tego, co robi, rozróżnia dobro od zła. Nie znaleziono powodów do uznania jej za niepoczytalną. Nie była to też zbrodnia w afekcie, jej czyn od początku do końca był zaplanowany. Także nie było mowy o tym, by uniknęła odpowiedzialności za swój czyn. Podczas obserwacji w szpitalu psychiatrycznym stwierdzono natomiast zaburzenia depresyjno-lękowe, które niewątpliwie przyczyniły się też do tej tragedii. Elżbieta zapędziła się w takich swoich myślach, czarnych wizjach, tak daleko, że straciła trochę kontakt z rzeczywistością. Jednak to nie mogło usprawiedliwić przed sądem jej czynu. Prokurator w akcie oskarżenia wskazał na kilka różnych przyczyn i motywacji Elżbiety i mówił o tym w ten sposób, cytuję za Gazetą Wyborczą, po części była to nieporadność podejrzanej, połączona z pewnym zaburzeniem osobowości, wskazującym na duży egocentryzm, na chęci skupienia uwagi innych osób na sobie, czuła chęć zrobienia czegoś, co zwróci uwagę osób najbliższych. Ona sama przyznała, że żałuje i że te problemy, które wtedy miała, były do rozwiązania, mogły żyć trochę skromniej, ale żyć, że teraz to rozumie, ale oczywiście jest już za późno
I była to jedyna rzecz, jaką powiedziała na sali sądowej, bo chociaż podczas śledztwa wszystko opowiedziała, to już w sądzie nie chciała zeznawać. Powiedziała, że to i tak niczego nie zmieni. Natomiast przemówiło w jej imieniu coś innego i było to dość osobliwe, bo na sali sądowej pojawiła się w białym t-shircie z napisem Me wrong? Ze znakami zapytania, czyli ja błędnie albo nie mam racji i nie sądzę, żeby wybór takiej, a nie innej koszulki był przypadkowy, chociaż nie do końca rozumiem to przesłanie. Znaczy, czy ono miało być ironiczne, czy autoironiczne? Te znaki zapytania sprawiają, że można dwuznacznie to odebrać jako takie pytanie, czy na pewno można jej zarzucić, że zrobiła źle, czy na pewno można jej mieć za złe to, co zrobiła. To oczywiście jest taki drobiazg, no ale trochę daje do myślenia i też w jakiś sposób pokazuje może usposobienie Elżbiety. Ostatecznie sąd skazał Elżbietę na 12 lat pozbawienia wolności. Sama sędzia powiedziała, że ten wyrok nie jest najgorszym, co spotkało Elżbietę, że świadomość tego, co zrobiła i konieczność spojrzenia w twarz członkom rodziny po tym, co zrobiła, jest tak naprawdę najsurowszą karą, jaką ona może otrzymać, trudniejszą na pewno niż samo więzienie. Był to wyrok, o który wnioskował zarówno prokurator, jak i obrońca Elżbiety, w związku z czym nie było w tej sprawie żadnych apelacji, wyrok się uprawomocnił. Jest to taki wyrok, który trudno mi jakkolwiek ocenić. Czy to jest dużo, czy mało, czy wystarczająco? Czy istnieje w ogóle adekwatny wyrok w takiej sprawie? Myślę, że to historia, która pokazuje w bardzo drastyczny i skrajny sposób, co mogą przeżywać ludzie opiekujący się osobami niepełnosprawnymi. Jak mało pomocy otrzymują, jak bardzo osamotnieni się czują i jak ogromny ciężar dźwigają. Bo niby no, są jakieś zasiłki, są jakieś możliwości pomocy, ale jest ich mało i w tym wszystkim chyba często się właśnie zapomina o tych osobach, które poświęcają swoje życie opiece nad drugim człowiekiem, a same przecież też mierzą się z różnymi trudnościami, problemami, też wymagają opieki i pomocy chociażby takiej psychologicznej, żeby jakoś sobie z tymi codziennymi trudami radzić. I z jednej strony oczywiście nie można powiedzieć, że to, co zrobiła Elżbieta, było w porządku, no bo nie było. Było straszne, ale z drugiej strony do jakiego stanu musi zostać doprowadzony człowiek, który taką decyzję podejmuje? Ile musi za tym stać dramatycznych przeżyć, trudności? Jak bardzo życie musi dać się we znaki, żeby taka kobieta, która dotąd była opiekuńcza, odpowiedzialna, właściwie przez całe życie poświęcała się tej siostrze, doszła do takiego momentu, w którym uważa, że to jest dla niej jedyne wyjście. Oczywiście ona mogła mieć charakter lepszy czy gorszy, no ale jednak trzeba przyznać, że zawsze tą siostrą się opiekowała. I najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że ta jej sytuacja materialna wcale nie była jakaś zła. Ludzie żyją w dużo gorszych warunkach, z dużo mniejszymi dochodami i dają sobie radę. Także te jej obawy nie były w ogóle racjonalne. Choć z drugiej strony depresja też nie jest przecież racjonalna i niekoniecznie z depresją zmagają się osoby, które mają jakąś gorszą sytuację niż ktoś inny. Często zwraca się uwagę na to, że mówienie o sobie w depresji, że inni mają gorzej, jest chyba najgorszym, co można zrobić, no bo to kompletnie nie działa i nie pomaga, wręcz przeciwnie, bo to są uczucia, nad którymi nie mamy kontroli. I taka osoba oczywiście wie, że inni mają gorzej, natomiast to w żaden sposób nie poprawia tego, jak ona się czuje. Ale jednocześnie, chociaż to są uczucia i nie mamy nad nimi kontroli, będąc w depresji, w obliczu prawa jest od tego jeszcze bardzo daleko do niepoczytalności. I nawet jeśli w przypadku Elżbiety miało to być rozszerzone samobójstwo, chociaż ostatecznie tego samobójstwa nie popełniła, nawet jeśli wiadomo, że cierpiała na depresję, miała zaburzenia lękowe, to takie problemy nie zwalniają z odpowiedzialności karnej. Myślę, że to warto sobie wziąć do serca i pamiętać, że najgorsze, co można zrobić w takich sytuacjach, to zostawać długo samemu ze swoimi myślami, nie szukać pomocy psychologa czy nawet psychiatry, tylko pogrążać się w takich stanach, bo jak widać, one mogą doprowadzić naprawdę w przerażające miejsca. Oczywiście to nie jest częste i też nie można utożsamiać osób cierpiących na depresję z morderczymi skłonnościami, bo to trochę tak jak gdyby wysnuć wniosek, że chorzy na cukrzycę albo nie wiem, ci co mają łupież stanowią jakieś większe zagrożenie na podstawie jednostkowej sytuacji, w której zabił jakiś cukrzyk albo osoba mająca łupież. Na pewno nie można tego tak upraszczać. Mówię o tym w kontekście tego, jak bardzo potężnym instrumentem jest nasz mózg i jak bardzo w pewnych okolicznościach potrafi odebrać trzeźwą ocenę sytuacji.
przypadku Elżbiety to była projekcja jej umysłu, może taka rozpaczliwa próba zwrócenia uwagi innych na jej sytuację, przede wszystkim zwrócenia uwagi tych członków rodziny, może obudzenia w nich współczucia, wymuszenia trochę na nich takiego większego zainteresowania, którego oczekiwała, taki szantaż emocjonalny. I tak bardzo się na tym skupiła, że coraz bardziej się pogrążała w tych lękach i depresji. Zaczęła myśleć o tym, co będzie, gdy jej zabraknie, chociaż przecież nie była chora, nie miała powodu sądzić, że w najbliższym czasie mogłaby umrzeć. Domyślam się, jak strasznym ciosem musiało to być dla jej najbliższych, którzy pewnie wcześniej nie zdawali sobie sprawy z powagi jej stanu. Może byli trochę zirytowani jej zachowaniem, może też w przeszłości zdarzały się w rodzinie różne nieporozumienia, przez co ta relacja była nadszarpnięta. Łatwo byłoby obwinić o wszystko synów Elżbiety, powiedzieć, że gdyby jej pomagali, to do tego by nie doszło, ale domyślam się, że oni i tak to poczucie winy ogromne mają, a też trudno mieć im za złe, że układają sobie życie po swojemu. I z ich perspektywy matka sobie radziła, zawsze sobie radziła. Nie było więc powodu, żeby oni rzucali wszystko i ruszali jej na ratunek. I pewnie trochę błędnie zinterpretowali te sygnały. Może jako złośliwość ze strony matki, próbę kontroli, manipulacji, wtrącania się w ich życie. Natomiast ja jestem w stanie to zrozumieć. Jak sobie przypomnę ostatnie lata życia mojej babci, która w pewnym momencie zaczęła robić różne dziwne rzeczy. I to jej postępowanie też było przez najbliższe odbierane jako taka złośliwość, może właśnie próba manipulowania innymi, a po jakimś czasie okazało się, że były to początki Alzheimera. Ale u bliskiej osoby czasami po prostu trudno jest zauważyć takie choroby czy zaburzenia. Oczywiście depresja i Alzheimer to są zupełnie różne rzeczy, ale nie o to mi chodzi, tylko o to, że w relacjach z rodziną, z bliskimi jest dużo uczuć i odbieramy zachowania innych emocjonalnie, a nie racjonalnie. I choroba nie jest pierwszym, co nam przychodzi do głowy, kiedy pojawiają się jakieś pretensje i konflikty. Dla mnie sprawa Elżbiety jest przede wszystkim trudna do oceny. Jest to tak jedna z tych historii, w których oddycham z ulgą, że nie jestem sędzią czy prokuratorem i nie muszę oskarżać i wydawać wyroków w takich sprawach, bo nie wiem, czy umiałabym to z czystym sumieniem zrobić. To wszystko na dziś. Źródła macie jak zwykle pod linkiem w opisie. O tej sprawie powstał odcinek serialu Polskie Zabójczynie. To jest trzeci sezon, odcinek drugi, Mordercza Odpowiedzialność. Nie podaję linku do samego odcinka, bo chyba można go zobaczyć tylko w telewizji, póki co. Online oficjalnie nigdzie go nie ma. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli chcecie wspierać Zbrodnie Prowincjonalne, to na YouTubie jest taka możliwość. Przy nazwie kanału jest też przycisk Wesprzyj. Dziękuję tym, którzy już wspierają. Niedługo pojawią się marcowe odcinki bonusowe dla Was. A tymczasem żegnam się z Wami i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Zbrodni Prowincjonalnych.